Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Zobaczcie, co tutaj leży przede mną. Mam ogromną nadzieję, że czekaliście tak jak ja i że też już zamawiacie powolutku albo już dziś zamówicie swoje tajemnicze pudełko. Kolejne tajemnicze pudełko Lemoncraft. Ja jestem ogromną fanką tych pudełek. Wiecie o tym już chyba w miarę dobrze, więc uwielbiam. Uwielbiam tajemnicze pudełka. Są świetnie dopracowane, fantastycznie dobrane materiały. No nic dodać, nic ująć. To przyleciało dzisiaj. Wydaje mi się, że jest takim najcięższym pudełkiem, bo ja widzę tutaj kilo 300, chociaż no nie wiem, ale wydaje mi się takim jednym z cięższych pudełek, jakie miałam. Jestem bardzo ciekawa, co znajduje się w środku. Nie mogłam się już doczekać. Pamiętajcie, że już od wczoraj można tajemnicze pudełko nabyć w sklepie Lemoncraft. Tam te pudełeczka na Was czekają. Ja tutaj linki już umieszczam pod filmem, więc zapraszam Was serdecznie do zakupu. I zaraz zobaczymy, co się w nim znajduje. Ja tutaj tylko sobie ponacinałam pudełko, żeby nie robić tutaj zbytniego ambarasu. Chciałam otworzyć go razem z Wami, tak jak zawsze. Słuchajcie, no pakowanie, ja już to wyjmuję, żeby tutaj nie robić zamieszania. Oj, przepraszam, że tak rzuciłam mocno, ale... Dobrze, moi drodzy, musiałam sobie na chwileczkę przerwać, bo miałam telefon. Bardzo pozdrawiam serdecznie panią Krystynę. I słuchajcie, już odpakowujemy. Nie mam pojęcia, jakie papiery są wewnątrz. Słuchajcie, próbowałam w głowie analizować, jakie papiery wychodziły z Lemona, żeby były deseczkowe. No jedynie mi przyszły do głowy te Wood Patents, te, które właśnie były w ostatnim czasie. Skojarzyłabym to z grą Old With Me, tak? Ale one były bardziej w pomarańcz. Tu widzę, że jest takie drewienkowe złoto, ale jest też pomarańcz. Uwierzcie mi, szczerze Wam powiem, nie wiem, jakie są papiery w środku. Nigdy staram się nie zerkać. Próbuję zgadywać. Podglądam tu, ale nic nie widzę. Jak zwykle pięknie, ale zobaczcie, tu nawet dopasowana jest bibułka do całej. Wooden Stories. No więc... Drzewo jest twarde, jednak potrafi zbudować ciepły dom. O, jak pięknie. Drewno potrzebuje obróbki, jednak w ludzkich rękach zmienia się w cudowne przedmioty dające radość. Drewno wygląda niejako, jednak ty możesz z niego stworzyć coś pięknego. Kurczę, piękne słowa. I tutaj mamy pudełeczko. Kolejne tajemnicze pudełko pojawi się 18 lutego. Słuchajcie, dobra, ja już się nie rozczytuję, tutaj nie rozpisuję. Jak zwykle pięknie moodboard podpowiada nam, co może znaleźć się w środku, choć ja nadal nie wiem, jakie będą papiery, ale już, no tak, Grow Old With Me najbardziej. Chyba bym tu podpasowała. No nie wiem, zobaczymy. Także otwieramy, kochani. Jacie są, Jezu, jakie to jest piękne. Co tam jeszcze było? No po prostu nie potrafię teraz odtworzyć, jakie mogły jeszcze papiery być. Jest! Zgadła! O rany, ale wiecie, jak głupielok, słuchajcie, dobra, cieszę się, zgadłam. Zgadłam, nie miałam pojęcia. Myślałam bardziej, że takie naprawdę w drewno, takie drewno, wiecie, te wood patterns. Zaraz będziemy sobie oglądali. Czekajcie, odkładam na bok. Nie no, ja po prostu jak widzę, wiecie, tak wszystko zestawione, to mam wrażenie, że tu wszędzie widzę albumy, po prostu w każdym takim pudełeczku, ponieważ jest tego bardzo dużo tutaj. Jest to świetnie dobrane i można no, cudownie stworzyć wspaniały album. No jedynie trzeba sobie bazę zrobić do tego, ale wiecie, to jest... O, mamy kalendarz. Jaki fajowski, zobaczcie. Twój najlepszy rok z Lemoncraft, czyli 12 powodów do uśmiechu z kraperki. Jezu, to są te cudne cytaty Ani. Zobaczcie, jak pięknie skomponowane i będzie na biureczko. Cudowne. I cytrynki są. Słuchajcie, w styczniu mamy... A to jest... Ach, dobrze, na cały miesiąc. W tym tygodniu wzięłam udział w wyzwaniu użyj tylko tego, co już masz. Użyłam pieniędzy z mojego portfela podczas zakupów w sklepie z przydasiami. Także zobaczcie, składamy sobie kalendarz.
O, i widzicie, Ania o wszystkim pomyśli, nawet o tym, żeby pięknie kalendarz o praktycznej rzeczy. O, tak. I kładę na moim biureczku. I będzie mi towarzyszył kalendarz przy mojej pracy. I zabieramy się do oglądania. Jestem bardzo podekscytowana, kochani, więc patrzymy. Pierwsze, co mamy. Papiery sobie odstawię na boczek. Albo może, słuchajcie, ja zawsze na końcu oglądam te skrzyneczki, bo one są fantastyczne i te wszystkie cudowności. Jakiś samochód. I opatrzymy sobie na papiery. Ale wiecie co, to ja nie wiem, muszę kiedyś Ani zapytać, co to jest za papier, że on jest taki... Pięknie to jest nadrukowane, a papier jest trochę, widzicie, taki jakby, to nie jest czerpany, taki, mi się on kojarzy z tym, ja już kiedyś mówiłam, Mulberry, czy jakoś tak się nazywa, ale jest trochę cieńsze to, ale no piękne, ja bym z tego kwiaty porobiła. I są na tym wydrukowane takie zegarki, małe, duże, małe i średnie, bo to taki bardzo duży nie jest, tu są większe, ale ja do kartek zdecydowanie wolę takiej właśnie wielkości uniwersalnej. No... to chyba poznajecie. Cudowne farfocle. Czy jakoś to się tak nazywało? Chyba były farfocle, albo farfocle to były tamte, nie wiem, ale to wiecie, że ja uwielbiam. Te cudowne tekturki uwielbiam. Do kompozycji się nadają fantastycznie, więc zobaczcie, będziecie mieć okazję z nimi popracować. Może sobie coś zrobimy. Jest! Jest Wood Patterns, więc trafiłam w sumie obydwa, bo zobaczcie, Grow Old With Me trafiłam i Wood Pattern. A tu jest mix. Ale numer, no tego się nie spodziewałam, słuchajcie. Spójrzcie, to jest ta fantastyczna drewienkowa kolekcja Wood Patterns. Wiecie, że ja je uwielbiam i cały czas z nich korzystam i po prostu Vlogmas też opierał się bardzo na nich. To jest bardzo znane, bo jest całkiem takie niedawne. A tu jest miks papierów i chyba jest miks papierów w kolekcji Lemoncraft, w których występowały drewienka. Niesamowity pomysł. I ja cię, zobaczcie, Boże, jak ja się, przepraszam Was, że ja tak się podniecam tym, to jest niesamowite, spójrzcie, House of Roses, Sense and Sensibility, Serenity, House of Roses, Grow Old With Me, tu mamy Gossamer Blue, też jedna z piękniejszych kolekcji, moja ulubiona, pamiętam mojego boxa, no fantastyczna sprawa. Słuchajcie, nie, no tego nie odstawia. I next to me jeszcze, oczywiście. No, na to bym nie wpadła w życiu. Aniu, szacun. Także, kochani, będziemy działać, karteczkować, cudować, zobaczycie. Więc mamy Grow All With Me i to jest 05 z tymi cudnymi hortensjami tutaj. Sense and Sensibility, to jest świetne na layouty. Jezu, jak to jest piękna taka babuniowa ściana. Gossamer Blue 01. House of Roses 07. Jaki mix, ale fantastycznie to jest dobra. I to jest Gossamer Blue. Piękna ta kolekcja. Next to me, no bo ma dechy. No niesamowita rzecz. House of Roses 02. I to jest, tu mamy wycinania, a tu mamy prostę. Sense and Sensibility to jest 1. Tu mamy Serenity, przepiękna taka klepkowa podłoga, bardzo mi się też to podoba. Tu mamy Sense 08. Wszystko pod kolor idealnie dobrane i House of Roses 04. Ale piękne te są. Czyli słuchajcie, tu jest wszystko dobrane kolorystycznie w taki sposób, taki właśnie drewiankowy. Nie spodziewałam się tego. A tak się ucieszyłam, że zgadłam, widzicie? Nie ma co się cieszyć do przodu. Ania potrafi zaskakiwać, słuchajcie, więc dobra, i jedziemy dalej. Odkręcamy sobie naszą piękną tasiemeczkę. To jest taka materiałowa, bawełniana serduszka, ale fajnie, bo tu takie, patrzcie, jakby nietoperki. Fajnie to wygląda. I niesamowita sprawa, że jest, no mówimy, tamborek. Tamborek, pierwszy raz tamborek wykonywałam. Już nie pamiętam, chyba też była inspiracja właśnie do Lemona. Ja w Lemonie przełamuję bardzo dużo swoich oporów i słabości, więc mam nadzieję, że będzie się to działo coraz częściej i będziemy więcej takich prac wykonywać, ale ja myślę, że tu stworzymy sobie coś wspólnie, że będzie seria z tego pudełeczka, seria live'ów na moim fanpage'u. Piękne takie drewienkowe serduszko na sznureczku i tutaj mamy już materiały.
cudowna koroneczka. Ja cię kręcę, ale taka, wiecie, szeroka mocno. Taka akurat do tego tamborka. I tak chyba też będzie, słuchajcie. Ale wiecie, jaki by też był fajny album? Coś mi przyszło teraz do głowy, ale... Dobra, odkładam na bok. Nie będę dzisiaj nic tu kombinować, bo... A tu jeszcze są takie farfoselki małe. O rany, moje ukochane! Aniu, skąd wiedziałaś? Słuchajcie, ja nie mam tu przy sobie, bo mam schowane. Ostatnio pracowałam właśnie na nich. No przecież mój kit albumowy najnowszy jest właśnie z tymi farfocelkami. Jezus Maria, słuchajcie, ja tu chyba zaraz zejdę z tego świata. Tu mamy badziki. Przepiękne są te badziki. Ja w ogóle jestem podkręcona tym, że zawsze w tych tajemniczych pudełkach te badziki są takie, które nie występują w sprzedaży. Zegary, różyczki. To jest piękne, jest śliczne. Scrapbooking. Dobra. I tutaj są te papiery. Ja wam się tak przyznaję szczerze, że ja tak z takich papierów nie potrafię korzystać, rzadko kiedy. Ja wykorzystywałam ten z domu róż, kiedy robiliśmy kartkę, ale cieszę się, że będę mogła się w końcu nauczyć. Kołysanka. Rany. To słuchajcie, zeszyt nut. Jeżeli to jest oryginał, to ja tego nie będę używać. To wygląda, jakby to był oryginał. Chyba, że to jest taki fantastyczny druk. Odkładam tę cenną rzecz. Zaraz będę dociekać, co to jest. Nie, no nie wierzę. To jest... Ale numer! To są oryginalne nutki. Ktoś pisał. Ja cię kręcę. To jest po prostu dla mnie szacun, bo... To jest dla mnie szacun, te mrówki. Ja tego nigdy w życiu nie umiałam ogarnąć moją głową, naprawdę. Nie, no ja to muszę zostawić. Słuchajcie, mój chrześniak gra na klawiszach i w ogóle jest bardzo umuzykalniony, więc na pewno mu to zostawię, żeby sobie, żeby mi to przegrał. Zobaczymy, co to jest. Jestem bardzo ciekawa. Rany boskie. Przepiękne rzeczy. Bobon Dunajewski. Nie, ja to będę dalej rozkminiać. Ja tak jestem dziwak, że wiecie, będę próbowała, ale to jest fantastyczna rzecz. Tu mamy piękną serwetkę, w której można też ładną kartkę stworzyć, więc będziemy działać, słuchajcie. Ale te nutki mnie tak podkręciły, że na pewno będę kombinować z nimi. I teraz pudełeczko. Ja zawsze te pudełeczka sobie zostawiam na koniec, żeby tutaj... Bo tutaj są zawsze takie, wiecie, fajowskie rzeczy. Więc jedziemy. Słuchajcie, ale ja tu widzę. Ja już to wszystko widzę i ja wiem, że będziemy działać z kartkami. Dobra. Słuchajcie, jedziemy po kolei. Ja będę sobie to odkładała tutaj do tego drugiego pudełeczka. Mamy bawełnianą taką gipiurę. Bo to jest gipiura. Taka gęściutka, piękna, cudowna falbanka. Taka dekor, ozdoba. Tak jak już kiedyś mówiłam wam, wiecie o tym, że ja to widzę już wszystko w albumach. To jest taśma taka do podklejenia, widzicie? O, taka przyklejająca się, bawełniana koroneczka. Ja nie chcę tego tu odrywać, bo to jest fajnie złapane, ale tu ten wzorek widać fantastycznie. Mamy kwiatuszki, takie właśnie vintage'owe kolorki. Żółty, beże, brąz i taki ciemny brąz mocno. Mamy, czekajcie, mamy szyszeczki śliczne. Ładnie by się sprawdziły w świątecznym też projekcie. O, jakie piękne, to są śliczne. Są z woka różyczki i one, widzicie, są takie bardzo duże jedne, a jedne są takie średnie, mniejsze są. Fajnie można skomponować. Mamy kremowe, ale się będzie działo karteczkowo. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli takie gipiurowe dekory. Pięknie to wygląda na pracach. A tutaj się schowały tasiemki. To są tasiemki jakby lniane, jeżeli dobrze ja tak rozpoznaję. I zobaczcie, jak to jest wszystko dopasowane. Tu mamy z kolei na białym takie nutki czarne, a tu na beżowym białe. Śliczne są, bardzo ładne. Choćby, wiecie, do przewiązania na przykład też pudełka, czy w środku też umiejętne wykorzystanie. A to są takie fajne tagusie.
takie, wiecie, można sobie tutaj coś wyembosować, można sobie coś tutaj napisać. Możliwości jest wiele, można sobie coś nakleić z tych, wiecie, elementów sobie wyciąć i ładnie w karteczkę wkomponować. Tu jest taka zieleninka. Tu mamy takie jakby eukaliptusowe trochę te gałązki wyglądają. Piękne są, słuchajcie, no kurczę. Będziemy myśleć, ile sznurków, ja cię solę, słuchajcie, uwielbiam sznureczki i uwielbiam wyciskać takie niedocięte te elementy. Macie też tak? Strasznie lubię, jak widzę, że coś... Aniu, dzięki, że mi sprawiłaś taką radość. O, ja sobie tu wyciągam te... Wiecie, ja mam różne jakieś takie dziwne upodobania. Dobra. Słuchajcie, mamy trzy kolory sznurka. To jest taki sznureczek kremowy, wybielany. Tu mamy taki naturalny i tu mamy ciemnobrązowy. I tych sznurków mamy po 2 metry. To jest bardzo dużo. Zobaczcie, one są takie grube. Nie mam tutaj chyba... Nie piszę, ale nie wiem, ze 3 mm będą co najmniej, ale dużo jest tego i fajnie można to wykorzystać w pracach. Dalej mamy taką, wiecie, to nie jest koronka, tasiemka bawełniana z takimi ozdobnymi tymi wykończeniami. Piękny kolor, taki, powiem Wam, że taki niespotykany bardzo, bardzo pasuje tutaj do tych, o zobaczcie, do takiej kolorystyki postarzanego papieru. Cudny. O, ale koronka tutaj leży. Wszystko pięknie w takim drewnianym. Słuchajcie, tu jest coś schowane, więc to sobie zostawię na koniec. Ale zobaczcie, jaka koronka cudna. Słuchajcie, ja sobie to wyjmę. I tutaj pokażę. Pudełka fantastyczne są. I tu Wam pokażę to na... O! Spójrzcie, czy to nie jest piękny wzór. Cudowny. Przepiękna ta koronka i bardzo dużo. Nie wiem, skąd Ania to czaruje, naprawdę. Będziemy tworzyć na pewno. Okej. Bo wiecie, o czym pomyślałam? Ja Wam zdradzę, ale ja ten pomysł już tu mówię, żeby nie było, że potem od kogoś ściągłam, jak to będę robić. Bo teraz widzę po tym, że będziemy robić sobie z tego pracę na fanpage'u, na YouTube, nie na YouTubie, tylko na moim fanpage'u, na Facebooku. Będziemy tworzyć pracę. Tutaj na pewno sobie zrobimy jedną jakąś fajną karteczkę, taką, jak to się mówi, może nie na szybko, ale też sobie zaraz zrobimy. Natomiast ten tamborek kusi mnie, słuchajcie, zrobienie albumu, w którym fajnie tutaj wykorzystałabym te koronki do tego i na okładce albumu umieścić taki tamborek, to byłoby coś fantastycznego. Zrobić taki właśnie, może nie vintage'owy, właśnie taki drewniany album w takim fajnym klimacie, a na okładce zrobić tamborek jako ozdobę. Słuchajcie, on ma 15,5 cm. Tam z haczykiem, więc idealnie na taki album 20x20 i na pewno ten mój pomysł sobie wykorzystam, że po prostu go przyobleczę w tę koronkę i zrobię sobie z tego, no kusiłoby mnie tutaj zrobić taki album, bo to jest piękne tu, wiecie, te kwiaty wszystkie. Być może zrobię tak, że zrobimy sobie razem wspólnie taki tamborek na fanpage'u, a ja go wykorzystam potem właśnie na okładkę do albumu, na taki 20x20. Po prostu przymocuję tamborek do okładki i będzie ozdobą. Widzę to, po prostu widzę, że tak to musi być. Także na razie sobie to tu włożę. Będę to potem przekładała do tego z powrotem. I na końcu, sobie tak zasłaniam światło, mamy klamereczkę i coś tu się znalazło w... Fajnie się otwiera takie nie wiadomo co w środku. O, drewienka! Wow! Ale nawet nie pomyślałam, bo to tam nie latało w środku. Zobaczcie, maleńkie drewienka, które mają tutaj nawiertane już otworki. Można na zawieszki wykorzystać. A jak Wam otworek na przykład przeszkadza, to można go po prostu w kompozycję gdzieś tak włożyć, że nie będzie go widać i zostanie same drewienko, więc to nie przeszkadza absolutnie. Cudowne napisy drewniane, handmade. Jeden mamy biały, jeden mamy taki naturalnym drewienku. Tu są... guziczki, takie jakby właśnie drewniane i mamy takie gwiazdeczki różne. Tu mamy takie z przeszyciami. Tu są serduszka. O, ja lubię kształt, bo to są takie guziczki, ale ja powiem Wam, lubię kształt takich serc właśnie, takich podłużnych, szczupłych bym powiedziała, więc nie wiem jak to nazwać.
Słuchajcie, moi drodzy, ja wiem, że po prostu albumów jest już przesyt u mnie i no raczej postaram się, żeby zrobić z Wami większą ilość karteczek z tej kolekcji. Aczkolwiek na pewno na fanpage'u na Facebooku zrobimy sobie ten tamborek. Będzie na moim live'ie, którymś, nie wiem którym, może pierwszym. Już wkrótce będę miała czas na przemyślenia. Ja na pewno ten tamborek wykorzystam sobie na okładce albumu jako dekorację i zrobię taki album trochę drzewiasty, ponieważ bardzo mi się ten pomysł spodobał, kiedy teraz na niego wpadłam właśnie. Sznureczki, dodatki, wszystko jest fantastyczne. Zobaczcie, piękne kolory sznurków, cudnie dobrane te kwiaty. Jest naprawdę tak drewniany klimat. Fantastycznie dobrane są te elementy. Widzę, że świetnie się sprawdzą tu w każdej odsłonie, ale kusi mnie ten tamborek ogromnie. Koronka jest cudowna. Ja sobie ją zaraz tu odłożę, może w jakimś ślubnym projekcie ją wykorzystam. Tekturki moje ukochane, ulubione, ale to Wy wiecie, że ja uwielbiam te gałązkowe tekturki. Gdzie jest ta duża? Tu. A tu jeszcze taka niespodzianka, no szok. Cieszę się ogromnie, ogromnie jestem przeszczęśliwa. Ja obracam się w klimatach takich, wiecie, delikatnych, pastelowych, ale te vintage'owe projekty też są takie bliskie sercu mojemu, bo ten klimat bardzo mnie tak kręci, wiecie, te wszystkie brązy, beże, dobieranie tych elementów. Także będziemy sobie robili, no to jest dla mnie zaskocz największy, czyli mieszanka papierów z różnych kolekcji i właśnie takie drewienkowe, wyciągnięte klimaty drewniane. Jestem oczarowana, słuchajcie, kolejny raz jestem oczarowana pomysłowością, tymi dodatkami, które się tutaj znalazły. Słuchajcie, szykujcie się, będziemy tworzyć. Ja Wam bardzo serdecznie polecam. Jeżeli chcecie bawić się też ze mną na live'ie, na moim fanpage'u, zapraszam Was też, będziemy tworzyć na pewno z tego pudełka. Ja czekałam, co przyjdzie, bo jeszcze mam to poprzednie też piękne Dance With Me, tak, dobrze pamiętam. I też będziemy coś z niego robić, więc słuchajcie, no ja myślę, że będę w filmikach też przeplatać trochę tutaj na YouTubie tych tajemniczych pudełek, bo muszę zacząć je wykorzystywać wreszcie, ale tu pokuszę się o album, ponieważ nie powstrzymam się, żeby nie wykorzystać tego pięknego tamborka i tego pomysłu, żeby taką okładkę albumową właśnie stworzyć. No zobaczcie, na przykład, nie wiem, wybiorę tu jakieś drewienko, takie, to jest chyba takie najbardziej... Tu mi się tak... Jeszcze patrzymy, jakie tu mam. No, ten też jest ładny, a też mam taki ciemny. Tu mi coś migło też fajnego, to też jest śliczne. No, zobaczcie, zrobić sobie taki... Naciągnąć na tamborek. I zrobić tu z tego dekorację całą. Tak, to będzie mój pomysł na tworzenie i to będzie mój plan na album, czyli na okładkę albumową z wykorzystaniem dekoracji w tamborku. No i widzicie, po prostu tajemnicze pudełka pobudzają naszą wyobraźnię i już tutaj, ja już tworzę w myślach. Kochani, serdecznie zachęcam Was do zakupienia pudełeczka. Pudełeczko możecie już kupować od 18, czyli od wczoraj, bo ja chyba tu we wtorek wrzucę najpewniej. Od wczoraj możecie już pudełko nabyć w sklepie Lemoncraft. Ja tam wrzucę linka poniżej. Ja jestem kolejny raz oczarowana. Ja nie wiem, słuchajcie, czy zdarzy się jakieś pudełko, które mnie nie zaskoczy, ale to był po prostu szok. Ja myślałam, że to będzie jedna kolekcja papierów, tylko jedne papiery, jeden, wiecie, jakaś kolekcja, która już gdzieś tam była. Tylko się nie spodziewałam. Jestem zaskoczona bardzo i jestem nakręcona na fantastyczne tworzenie. I na pewno tak będzie. Zrobimy sobie drewniany albumik, na którym okładce zrobi się tamborek. Także kochani, bardzo Was serdecznie zapraszam. Teraz tutaj ustrugam jakąś karteczkę z Wami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Coś tutaj wybiorę. I co? A po resztę... No nic, będziemy tworzyć chyba na live'ie, tak jak już mówiłam, na moim fanpage'u. Na początku lutego oczywiście. Także zapraszam Was do krótkiego karteczkowania, kochani. Ja już zacieram ręce.
Dobrze, moi drodzy, dzisiaj ten filmik będzie trochę dłuższy, ale no wiecie, tak to jest samo odpakowanie pudełeczka, też trochę trwa. Ja sobie przygotowałam tutaj jakiś napis, nie pamiętam skąd go mam, bo to mam takie, wiecie, napisy powycinane w kopertach. Wyginam sobie trochę tę końcówkę do góry, żeby zrobić taką troszkę falę i myślę, że może najlepiej tu, bo tu nie bardzo, ale tutaj jak najbardziej by mi się sprawdził ten napis. I ja sobie zawsze smaruję tak, tutaj na tym właśnie, na tej końcówce, która będzie schowana i na tym wybrzuszeniu, czyli tu w tym miejscu, gdzie troszeczkę mi jednak przylgnie do tego papieru i on wtedy będzie taki wiecie, nienaruszony. Najlepiej to było zrobić klejem na gorąco, bo to zaraz złapie. Widzieliście, że lekko sobie, no oczywiście zrobiłam, pochlapałam trochę karteczkę i delikatnie, no, zrobię to klejem na gorąco, bo to mi będzie uciekało, nie mamy czasu się bawić, i delikatnie brokatem, lekko kleju, brokatu, nie szalałam zbytnio, to miały być takie delikatne muśnięcia, żeby, wiecie, żeby ta kartka nie była zasypana brokatem, ale żeby tak, o, widzicie, leciutko taka fala nam się zrobiła. No, ja teraz tego nie widzę troszeczkę. Dobrze, słuchajcie, już nie będę dzisiaj przeciągać, bo naprawdę będzie długi film. Także, moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was do zakupienia tajemniczego pudełka. Wiecie, że ja jestem ogromną fanką tych pudełeczek. Są pięknie poskładane, wszystko jest dopasowane idealnie, żeby stworzyć pracę, także bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam. Ja wszystkie linki umieszczę pod filmem. Koszt takiego pudełeczka to jest 120 zł i właściwie nie musicie o nic się martwić. Jedynie chyba bazy przygotować, jeżeli chcecie karteczki, takie bazy, jakie Wam odpowiadają. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję. Filmik na pewno jest przydługi, ale mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Serdecznie zapraszam Was na mój fanpage, na grupę naszą inspiracyjną. Bawcie się razem z nami, bawcie się i cieszcie się scrapbookingiem, tą wspaniałą pasją. Zapraszam Was jeszcze, kochani, na nowo powstały, taką reaktywowaną grupę, można by powiedzieć, nie powstałą nowo, ale reaktywowaną grupę Scrapbooking Starcie, Wsparcie na Starcie. To jest bardzo fajne miejsce dla osób, które zaczynają swoją przygodę i już troszeczkę tam, wiecie, śmigają w tym skrapowym świecie. Mam nadzieję, że będziemy dla Was tam naprawdę dużym wsparciem. Także serdecznie Was zapraszam. Wszystkie linki pod filmem. Dzisiaj już Wam dziękuję. Nie będę już tutaj przeciągała dłużej. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Do zobaczenia, moi drodzy. Do następnego razu. Widzimy się już wkrótce.